Witamy serdecznie. Jesteśmy w miejscowości Popielawy w województwie łódzkim. Za naszymi plecami stoi najnowsza konstrukcja kombajnu zbożowego firmy New Holland CH7.70. Jest z nami pan Artur Bednarczuk z firmy New Holland Polska z Płocka, który jest osobą odpowiedzialną za maszyny żniwne. Proszę powiedzieć, co za maszyna, co za konstrukcja, co tutaj mamy, powiedzmy, nowego, fajnego, ciekawego zastosowane? Kombajn CH7.70 jest to nowy model. W tym roku płocką fabrykę opuściło kilkanaście egzemplarzy tej maszyny. Ten model, który stoi za nami, to jest jedyny egzemplarz, który można zobaczyć w Polsce w tym roku. Prezentujemy tę maszynę już kolejny tydzień. Najpierw pracowała w zbożu, teraz prowadzimy pokazy tego kombajnu kukurydzy. Maszyna została zbudowana na bazie kombajnu CX6, więc pod kątem gabarytów jest to dokładnie ten sam rozmiar kombajnu. Jednak różnice możemy znaleźć w środku. Jak wygląda układ łączowy zatem? Układ omłotowy jest zbliżony do tego, który możemy spotkać w kombajnie CX serii 6. Mamy tutaj bęben mucący o średnicy 607 mm i szerokości 1560 mm, czyli dokładnie taki, jaki występuje w kombajnie CX. Dodatkowo za bębnem omłotowym znajduje się odrzutnik i potem, można powiedzieć, są już różnice. Czyli młocarnia konwencjonalna, podobna jak w kombajnie CX serii 6, natomiast system separacji wymuszonej w oparciu o technologię Twin Rotor, to jest ta główna różnica, która odróżnia kombajn CH770 od swojego protoplasty CX6. Co to daje użytkownikowi połączenia klasycznego układu bębnowego z rotorami do separacji? Przede wszystkim zwiększona wydajność. Z racji na to, że podwójne rotory właśnie w technologii Twin Rotor dają nam znacznie wyższą wydajność pod kątem separacji. Tutaj musimy wspomnieć o tym, że mamy dwa przeciwbieżnie obracające się rotory o długości 3454 mm i średnicy 541 mm. Te duże rotory zapewniają nam wymuszoną separację i tutaj powierzchnia klepisk pod tymi rotorami wynosi 2,9 m2. Zatem jest to znacznie więcej niż możliwości separacji w kombajnie konwencjonalnym klawiszowym. Jak to się przekłada na wydajność, tudzież przepustowość? Wiemy, że maszyna pracowała w żniwa, jest okres zbioru kukurydzy na ziarno. Jak to wygląda dzisiaj przy zbiorze na ziarno, a jak to wyglądało przy zbiorze klasycznych, powiedzmy, tutaj zbóż? Testy, które przeprowadziliśmy podczas zbioru zbóż, pozwoliły nam osiągać wydajności dochodzące do 39 ton na godzinę pszenicy przy plonowaniu 8-8,5 tony z hektara. Natomiast w przypadku kukurydzy tutaj te wydajności dochodziły do 50 ton na godzinę, więc tutaj ten kombajn rzeczywiście przewyższa kombajn konwencjonalny w tym średnim segmencie, czyli CX-690. Przy tak dużej masie wiadomo, że układ czyszczący jest mocno obciążony. Jak tam sobie poradzono z tak dużą ilością transportowanego, tudzież separowanego i czyszczonego ziarna? Znaczy tutaj układ czyszczący jest taki sam jak w przypadku kombajnu CX, z tym, że na uwagę tutaj zasługuje fakt, że standard w kombajnie CH770 zastosowano układ Smart Sieve, czyli tutaj na pochyłościach poprzecznych ten układ wspomaga nam proces czyszczenia, tak aby równomiernie rozmieścić materiał na powierzchni sieci. Dodatkowo standardowym wyposażeniem jest układ OptiFan, czyli automatycznie zmieniająca się prędkość wentylatora, co wspomaga też pracę kombajnu na pochyłościach wzdłużnych. Takim elementem z tyłu kombajnu jest sieczkarnia, ale oprócz tego widzimy tutaj też rozrzutnik plew. Tutaj tak, jak to rozrzutnik wygląda? Plew, zgadza się, jest wyposażeniem standardowym kombajnów CH. Jest to rozrzutnik napędzany hydraulicznie, czyli tutaj napęd jest niezależny od sieczkarni i też w zależności od potrzeb możemy dostosować szerokość rozrzutu tak, aby pokryć rozrzucanym materiałem całą szerokość za headerem, za kombajnem. Niedomłoty widzimy, że są kierowane z powrotem na bęben omłotowy, czyste ziarno do zbiornika. Jaki duży zbiornik i jak szybko się go opróżnia? Podobnie jak w kombajnie konwencjonalnym CX6, tutaj zbiornik mamy o pojemności 9300 litrów i prędkość rozładunku tego zbiornika wynosi 100 litrów na sekundę. Więc tutaj jest to jak gdyby część wspólna, czyli dokładnie tutaj te same parametry jak w tym protoplasie CX konwencjonalnym. Skoro wzrosła wydajność maszyny, to też nie wzrosło zapotrzebowanie na moc? Jaki jest mocny silnik? Silnik zastosowany w kombajnie CH770 to Cursor 9.
9 o pojemności 8700 cm3. Natomiast moc maksymalna tego silnika to 374 konie mechaniczne. Oczywiście pod kątem zużycia paliwa parametry są porównywalne do kombajnu konwencjonalnego CX6. W przypadku pracy z sieczkarnią, z rozrzutnikiem plew, tutaj maksymalne zużycie paliwa, jakie mieliśmy, to było 18 litrów na hektar. Natomiast to oczywiście zależne jest od trybu pracy. Przy wyłączonej sieczkarni tutaj te wartości padają do 12-14 litrów na hektar. Jeżeli chodzi o udogodnienia, jakie czekają na operatora w kabinie, z czego może korzystać, co jest przydatne w pracy, w monitorowaniu, tudzież systemu rolnictwa precyzyjnego? Podobnie jak w kombajnach CX serii 6, tutaj też mamy w kabinie taką samą przestrzeń do dyspozycji. Różnica wizualnie tutaj na sezon 2021, jaką użytkownicy zaobserwują, to oczywiście ciemna tapicerka. Będzie to pomagało na pewno poprawie takiej ergonomii pracy, z racji na to, że w czasie słonecznych dni te refleksy na szybie będą na pewno znacznie mniej widoczne. Operator ma do dyspozycji, tak jak i w poprzednich generacji kombajnów konwencjonalnych, klimatyzację, wygodny fotel, do tego systemy ułatwiające pracę, czy ustawienie maszyn, jak automatyczne ustawienia zbiorów, czyli system ACS. Również tutaj w kombajnie CH jest on na wyposażeniu standardowym. Dodatkowo jest możliwe wyposażenie kombajnu w opcjonalne składane prawe ramię lusterek zdalne z kabiny, więc to też jest pewnego rodzaju udogodnienie, szczególnie przy przejazdach, przy jakichś drzewach, czy jakichś ciasnych takich przejazdach. Natomiast kolejną rzeczą, którą tutaj można zastosować w tym kombajnie, to są elementy do monitorowania plonu, czyli wilgotnościomierz, waga. Można zastosować telematykę i wykorzystywać dane w rolnictwie precyzyjnym. Opcjonalnie dostępny jest również układ automatycznego prowadzenia w oparciu o system EZ Pilot Pro. Jeżeli chodzi o listę wyposażenia dodatkowego, wiemy, że kukurydza zbiera się w różnych warunkach i czasami ten napęd się przydaje. Jak to wygląda w tym zakresie? Opcjonalnie w kombajnach CH770 również dostępny jest napęd tylny, czyli hydrostatyczny napęd osi tylnej. Na pewno w takich trudnych warunkach, czy przy podjazdach, czy na podmokłym terenie, bardzo pomaga w pracy tego kombajnu. Okej, to dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękuję.